Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 7 w wersetach od 37 do 53? Jezus w ostatni wielki dzień święta stanął i wołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Z wnętrza tego, kto mi wierzy, jak powiedziano w piśmie, będą płynąć rzeki wody żywej. To mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący jemu, bo Duch Święty nie był jeszcze dany, dlatego że Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy nieliczni spośród ludu, słysząc te słowa, mówili: to prawdziwie jest prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. Inni natomiast mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z nasienia Dawida i z miejscowości Betlejem, gdzie był Dawid? Powstał więc rozłam między ludem z powodu niego. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie położył na nim swojej ręki. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i do faryzeuszy, a oni im powiedzieli: dlaczego nie przyprowadziliście go tutaj? Odpowiedzieli słudzy: żaden człowiek nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przywódców albo z faryzeuszy jemu uwierzył? To pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Nikodem, będący jednym z nich, przemówił do nich: czy nasze prawo sądzi człowieka, jeżeli wcześniej nie wysłucha go i nie pozna, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że nie powstał prorok z Galilei. I poszedł każdy do swojego domu. Rozdziały 6 i 7 tej Ewangelii przywodzą na myśl odpowiednio rozdziały 16 i 17 z drugiej Księgi Mojżeszowej. W rozdziale 6 Pan Jezus jest przedstawiony jako prawdziwy chleb z nieba, którego symbolem jest manna. Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Natomiast tutaj, w rozdziale 7, jest on skałą. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, z której obficie wypływa woda żywota. Prorok Izajasz w rozdziale 55 swej księgi zapraszał każdego, kto ma pragnienie, by przyszedł do wód łaski. Lecz tutaj sam Zbawiciel nawołuje: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Werset 37. A każdy, kto wierzy w Niego, napełniony Duchem Świętym, staje się kanałem błogosławieństwa dla innych. Werset 38. Jakże smutne jest to, że jedyną odpowiedzią Żydów na wezwanie Pana Jezusa było jeszcze więcej dyskusji i sporów dotyczących Jego osoby. Jest to tak, jakby spragnieni ludzie, znalazłszy się przy źródle czystej wody, zamiast ją pić, wszczęli dyskusję na temat jej właściwości i pochodzenia. Na koniec rozdziału przytoczone są dwa świadectwa o Panu Jezusie złożone przed faryzeuszami. Najpierw słudzy, wysłani, aby go pojmać, zmuszeni byli przyznać, że nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi.
Później Nikodem nieśmiało broni tego, z którym niedawno odbył osobistą i niezapomnianą rozmowę, mówiąc: czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni?